Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku i dzisiaj zapraszam na 12 książek na 2024 rok. To jest bardzo popularny format filmów na BookTubie. Ja też bardzo lubię takie filmy robić co roku, z tym, że różnica w moich filmach jest taka, że wszyscy zawsze robią tych książek tyle, ile liczy sobie dany rok, to znaczy 24 książki na 2024 rok, wcześniej były 23 na 23 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dla mnie jest to po prostu za dużo i ja wiem, że realnie absolutnie nie będę w stanie spełnić tego swojego własnego TBR-u. Natomiast te 12, czyli taka jedna książka na miesiąc, po pierwsze ta liczba jest stała, niezależnie od tego, jaki mamy obecnie rok, a po drugie jest to coś, co ja rzeczywiście byłabym w stanie wypełnić, gdybym naprawdę się bardzo postarała. Dlatego po prostu już na starcie nie chcę przekreślać swoich szans, stąd też ten wybór 12 książek, a nie 24. Natomiast w tym roku wprowadziłam też małą zmianę, ponieważ na Bookstagramie krąży takie popularne w ostatnim czasie wyzwanie 12 książek polecanych przez 12 znajomych. I jest to wyzwanie stworzone przez Gabi z Oribani Books. Natomiast ja to wyzwanie również dopasowałam do siebie i zamiast 12 książek polecanych przez 12 znajomych, mam tutaj 6 książek polecanych przez 6 znajomych. Tak więc w tym filmie będą takie dwie części. Pierwsze 6 książek to będą te książki, które ja sobie sama wybrałam na ten rok, natomiast kolejne 6 to właśnie będą te książki polecone mi przez innych. I myślę, że nie ma co tego wstępu już przedłużać i zacznę od książek, które wybrałam sobie sama na ten rok, czyli od książek, które znajdują się na moich półkach i które chcę przeczytać. To są wszystko książki, które ja już mam w formie papierowej, bo też dla mnie zawsze założeniem tego filmu jest to, żeby wyczytywać książki ze swoich półek, tak więc nie ma tutaj ani żadnych e-booków, ani też książek, które dopiero się pojawią, a już na przykład wiemy o ich premierach w tym roku. To są wszystko książki, które już po prostu mam, no i chciałabym je przeczytać. I pierwszą z takich książek jest Zguba Natalii Szostak. Ja Natalię Szostak poznałam przez YouTube'a właśnie, znaczy nie poznałam jej prywatnie, natomiast dowiedziałam się, kim ona jest, kiedy prowadziła jeszcze kanał razem z Justyną Suchecką Krótka Przerwa. Natomiast później czytałam też jej teksty, to chyba jeszcze był magazyn książki. No i generalnie śledzę, co tam sobie mniej więcej robi w internecie i widziałam też cały ten jej proces pisania tej książki, to znaczy obserwowałam go właśnie przez social media i byłam bardzo ciekawa, ponieważ bardzo lubię zarówno jej styl wypowiedzi, jak i styl pisania. Tak więc Zguba musiała się znaleźć w moich rękach. Ja tutaj też mam w ogóle autograf od Natalii, bo udało mi się go zdobyć podczas warszawskich targów książki. No i po prostu jestem bardzo ciekawa, jak pisarstwo Natalii wypada w dłuższej formie, dlatego z chęcią tę książkę przeczytam. To ma być taka powieść obyczajowa o jakiejś rodzinie i o różnych problemach, które w tej rodzinie się pojawiają. Także jest to coś, na co jestem naprawdę pozytywnie nastawiona i myślę, że to będzie jednocześnie lekka i przyjemna książka, a z drugiej strony niosąca za sobą pewną wartość. Druga książka to coś, co dostałam w tym roku w prezencie na urodziny od Natalii Kursywy. Jest to Elena Ferrante i Czas porzucenia. Ja do tej pory czytałam tylko jedną książkę Eleny Ferrante, była to Córka. I bardzo jestem ciekawa jej twórczości, bo wiem, że jest to autorka bardzo lubiana ogólnie, więc z chęcią zapoznam się z kolejnymi jej książkami. To jest historia porzuconej kobiety, którą mąż zostawia dla dużo młodszej od siebie kochanki i o tym, jak ona sobie radzi albo nie radzi właśnie w tym trudnym czasie. Bardzo jestem ciekawa, bo lubię takie historie poruszające kobiece problemy, kobiece tematy i o tym, jak właśnie kobiety sobie radzą w obliczu takich sytuacji, także chętnie na pewno przeczytam. No i też mam tutaj bardzo, bardzo silną rekomendację Natalii, tak więc mam nadzieję, że będzie to książka, która trafi w mój gust i bardzo mi się spodoba. Mam też w tym roku na oku dwie biografie, a przynajmniej na razie są to dwie biografie. Jedna z nich to jest Alan Rickman i Prawdziwie do szaleństwa, czyli właściwie nie biografia, a jego dzienniki, które zostały opublikowane po jego śmierci. To jest książka, która w Polsce została wydana chyba jakiś rok po światowej premierze, a jak się dowiedziałam, trwało to tyle, ponieważ tutaj są obszerne przypisy zrobione przez Kasię Czajkę-Kominiarczuk, która prowadzi bloga Zwierz Popkulturalny. Ponieważ słuchałam jakiegoś chyba podcastu, chyba to był nawet podcast właśnie Czytu Czytu, kiedy Kasia mówiła o tej książce i o pracy nad nią i o tym, jak bardzo ta książka jest hermetyczna w tym względzie, że ludzie, którzy nie znają się aż tak na filmie i teatrze, nie będą w stanie wielu z tych wpisów zrozumieć, no i właśnie dlatego Kasia zrobiła do niej przypisy, także jestem bardzo ciekawa też tych przypisów. Ale w ogóle Alan Rickman to był wybitny aktor, oczywiście najbardziej znany z postaci Severusa Snape'a w Harrym Potterze i też przyznam, że to właśnie fragmenty dotyczące pracy na planie tej serii interesują mnie najbardziej i też głównie to właśnie skłoniło mnie do kupienia tej książki i zachęciło do jej przeczytania. I druga biografia, a tym razem właściwie autobiografia, jest to książka Matthew Perry'ego, Przyjaciele, kochankowie i ta wielka, straszna rzecz. Matthew Perry to też jest aktor najbardziej znany ze swojej roli Chandlera w amerykańskim serialu Przyjaciele.
Ja ten serial uwielbiam, to jest dla mnie taki absolutnie comfort watch i ja ten serial oglądam no, przynajmniej raz w roku, najczęściej gdzieś tam jesienią go rozpoczynam. I właśnie w tym roku, w zeszłym roku, kiedy byłam w trakcie kolejnego rewatchu tego serialu, dotarła do nas informacja o śmierci tego aktora. No, było to dla mnie bardzo przykre, ponieważ tak jak wspomniałam, po pierwsze uwielbiam ten serial, a po drugie postać Chandlera jest tą postacią, którą ja lubię najbardziej. Ona jest dla mnie taka najbardziej wiarygodna, jest bardzo sarkastyczna, ma zawsze cięte riposty, ale jednocześnie jako partner, jako mąż później jest naprawdę wspaniały i taki troskliwy, kochający. Oczywiście mówimy tutaj o postaci fikcyjnej, natomiast to i ta rola skłoniło mnie do tego, żeby też po tą książkę sięgnąć. Matthew Perry borykał się z różnymi uzależnieniami w swoim życiu i to też właśnie było widoczne na przestrzeni sezonów Przyjaciół. Widać, w którym momencie on ma te problemy, widać też, kiedy jego twarz wygląda zupełnie inaczej niż wcześniej, jest taka bardzo spuchnięta. I też gdzieś kiedyś czytałam, że no był to po prostu wynik różnych substancji, których wtedy nadużywał. No i też one koniec końców przyczyniły się do jego śmierci. A że w jakiś sposób postać grana przez tego aktora jest dla mnie ważna, o ile można tak powiedzieć, no to z chęcią dowiem się, jak to wszystko wpłynęło właśnie na tego aktora, jaką drogę musiał przejść i jak to wszystko widział swoimi oczami. I kolejna książka, którą sobie wybrałam do przeczytania na ten rok, to jest reportaż. Reportaż Irlandia wstaje z kolan, Marty Abramowicz. Ja kiedyś czytałam wprawdzie inną książkę tej autorki, coś o zakonnicach, i ona nie do końca mi się podobała. Już nie pamiętam teraz dlaczego, bo czytałam ją parę ładnych lat temu. Natomiast o tym reportażu słyszałam naprawdę mnóstwo pozytywnych opinii. To jest historia o tym, jak Irlandia z kraju takiego turbokatolickiego stała się państwem świeckim i po prostu odcięła się od kościoła. I czy w Polsce taka radykalna zmiana też byłaby możliwa? Bardzo jestem tej książki ciekawa, po pierwsze ze względu na temat, który porusza, a po drugie też dlatego, że tak jak wspomniałam, szczególnie końcem roku przewijało mi się bardzo dużo pozytywnych opinii na temat tej książki, więc chętnie się sama zapoznam. Mam ją w swoich zbiorach, znaczy kupiłam ją niedawno, ale o tym dowiecie się w book haulu, który pojawi się na kanale za jakiś czas. Natomiast bardzo chciałabym przeczytać i mam nadzieję, że uda mi się to zrobić w tym roku. I szósta książka, jeżeli chodzi o te tytuły, które wybrałam sobie sama, to książka, która już się pojawiała w moich TBR-ach, a jest to Duma i uprzedzenie Jane Austen. Co jakiś czas mam taką fazę, że chcę przeczytać coś z klasyki i że chcę w końcu zapoznać się tak porządnie z twórczością Jane Austen. I mam ochotę na tą książkę i mam nadzieję, że w końcu w tym roku na tej chęci przeczytania się nie skończy i w końcu po tą książkę sięgnę. Także po raz kolejny Duma i uprzedzenie Jane Austen pojawia się w moim TBR-ze. No myślę, że tutaj już nawet nie ma co mówić, po prostu chciałabym w końcu się z tą książką zaznajomić raz a porządnie, bo to jednak jest taki mój wieloletni, powiedzmy sobie, wyrzut sumienia. No dobrze, więc teraz przechodzimy do tej drugiej połowy tego filmu, czyli do sześciu książek, które poleciły mi inne osoby. I tutaj akurat nie wszystkie mam na swojej półce, z tego względu, że no, były to polecenia innych, więc też te osoby nie wybierały z książek, które ja mam na półce, bo tego nie wiedzą. Natomiast z książek, które według tych osób warto jest przeczytać. I zacznę od polecenia właśnie autorki tego wyzwania, czyli od Gabi, która poleciła mi Ryby. Ryby to też jest książka, która mi się przewijała gdzieś pod koniec roku. I to jest taka książka, która ma być kontrowersyjna i jakaś w ogóle dziwaczna. I mogę ją albo pokochać, albo nienawidzić, także jestem bardzo ciekawa, jak do mnie trafi, bo naprawdę jest to taka książka, ja nawet nie do końca wiem, o czym jest. To znaczy, czytałam jakieś recenzje i opis tej książki, ale jest dla mnie trochę zagadką i intryguje mnie właśnie ta jej dziwaczność. I myślę, że nawet gdyby Gabi mi tej książki nie wybrała do wyzwania, to ja i tak sama bym ją sobie wybrała do przeczytania w tym roku, bo jestem jej naprawdę ciekawa, tak więc cieszę się, że było to tak trafione polecenie. I w ogóle muszę przyznać, że polecenia dostałam naprawdę świetne, bo to wszystko są książki, które w mniejszym lub większym stopniu mnie interesowały i które i tak bym chciała przeczytać. I poleceniem od Natalii na Bobooks były Akuszerki Sabiny Jakubowskiej. To jest książka, której być może nie miałabym w planach, gdyby nie fakt, że też znowu pod koniec roku ona mi się przewijała dosłownie wszędzie i wszyscy się tą książką zachwycali. To jest niezły grubasek, bo ta książka ma chyba z 900 stron. No dobra, 700, ale wciąż jest bardzo gruba. Ale słyszałam, że czyta się ją wyśmienicie, że w ogóle nie czuć tego, że jest tak gruba i że naprawdę bardzo, bardzo warto ją poznać. Także cieszę się, że Natalia wybrała mi tę książkę, bo to jest dla mnie jeszcze dodatkowa motywacja, żeby po nią sięgnąć. Mam nadzieję, że to, że jest to część jakiegoś tam wyzwania, zmotywuje mnie do tego, żeby ją przeczytać i nie skończy się tylko na chęciach, tak jak na przykład w przypadku Jane Austen. Tak więc Akuszerki również są na mojej liście do przeczytania w tym roku. Edyta z kanału Literatunek poleciła mi Frankensteina. Frankensteina, który jest też klasyką literatury i którego ja kiedyś rozpoczęłam, natomiast nie dokończyłam go czytać, porzuciłam gdzieś w trakcie. Nie dlatego, że mi się nie podobał, a dlatego, że no chyba nie był to po prostu dobry moment na tego typu literaturę. Także też bardzo się cieszę, że będę miała motywację i okazję, żeby do tej książki wrócić, no bo jednak jest to taka książka, której trochę gdzieś tam wstyd nie znać, bo ona się pojawia później w wielu różnych interpretacjach, w wielu innych dziełach kultury
I jednak chyba warto po prostu znać podstawę tej historii i to, jak ona wyglądała oryginalnie. Także bardzo się cieszę również, że w tym wyzwaniu pojawia się Frankenstein i mam nadzieję, że tym razem uda mi się go przeczytać. I kolejna książka, która została mi polecona przez moją booktagramową koleżankę, ale ta znajomość już przeniosła się od dawna na takie bardziej prywatne rejony przez Natalię. Natalia poleciła mi książkę, o której mówi mi właściwie odkąd się tylko znamy, a jest to książka Ewa ze swych zgliszcz Anandy Devi. Ja mam na swojej półce inną książkę tej autorki i jest to Zielone Sari. Książka, która kiedyś była bardzo popularna, ale też wiem, że wiele osób nie było w stanie jej skończyć ze względu na temat, jaki podejmuje. Ale też jej jeszcze nie czytałam, także nie wiem w ogóle czego się spodziewać, jeżeli chodzi o pióro tej autorki. Natomiast Natalia bardzo, bardzo poleca Ewę ze swych zgliszcz. To była chyba jej najlepsza książka zeszłego roku. Mam ją w ogóle pożyczyć, także powinnam mieć formę papierową. Bardzo jestem ciekawa, no bo po prostu rozmawiałyśmy o tej książce mnóstwo razy i wiem, że naprawdę wywarła na Natalii ogromne wrażenie. I mam nadzieję, że takie samo wrażenie zrobi na mnie. Natalia Kursywa, o której już tutaj dzisiaj wspomniałam, poleciła mi książkę Nasze ciała, ich pole bitwy. I to też podobno jest świetny reportaż, który opowiada o kobietach z różnych rejonów świata objętych jakimiś konfliktami zbrojnymi i o tym, jak przemoc seksualna wobec kobiet jest bardzo często narzędziem kontroli właśnie w czasie wojen. Wydaje mi się to czymś bardzo trudnym i bardzo ciężkim, ale Natalia mówiła, że jest to naprawdę świetny reportaż, dlatego wierzę jej poleceniom i chętnie tę książkę przeczytam, chociaż wydaje mi się, że będzie to naprawdę bardzo trudna lektura. I ostatnie polecenie to polecenie od Marty do góry książkami. Marta poleciła mi Zmianę Edwarda Lewisa. To jest autor, którego ja znam i bardzo lubię. I wydaje mi się, że też tym Marta się kierowała, ponieważ obie lubimy tego autora i no myślę, że chyba o tym wiemy nawzajem, jakby, że obie tego autora czytamy i go lubimy i cenimy jego twórczość. Zmiana to jest jedyna książka Lewisa, której jeszcze nie czytałam. Także bardzo się cieszę, że też tutaj będzie dodatkowa motywacja, żeby się w końcu z tą książką zapoznać. A to jest autor, który nie pisze długich książek, także myślę, że bez problemu ją przeczytam. To jest tym razem historia autora, ponieważ on zawsze pisze książki, jak do tej pory przynajmniej, autobiograficzne. I w Zmianie mamy historię jego przemiany z osoby z takiej bardzo niskiej klasy społecznej, z osoby, którą jest dzisiaj, czyli w intelektualistę, w osobę zapraszaną naprawdę w najróżniejsze miejsca. Osobę, która naprawdę bardzo, bardzo wysoko wspięła się po drabinie społecznej i też to, co go do tego miejsca doprowadziło i jak wiele rzeczy musiał w życiu poświęcić, żeby dotrzeć do miejsca, w którym jest teraz. Tutaj też jestem pewna, dostanę bardzo przejmującą historię i myślę, że to też będzie książka, która bardzo trafi w mój gust. Tak więc jak widzicie, wszystkie te polecenia naprawdę uważam są bardzo trafione i mają bardzo dużą szansę, żeby naprawdę mi się spodobać. Także bardzo, bardzo dziękuję wszystkim osobom, które zechciały polecić mi książki. Mam nadzieję, że uda mi się je wszystkie przeczytać. Bardzo bym tego chciała. Koniecznie dajcie znać, czy Wy sobie robicie takie listy książek do przeczytania na cały rok i czy którąś z tych, które ja tutaj dzisiaj wymieniłam, znacie i też możecie polecić albo być może odradzić. Może czegoś jednak nie warto czytać i nie warto poświęcać temu czas. A ja tymczasem, jak zawsze, dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!